Świat liturgii to także świat zewnętrznych znaków, które pojawiają się nieprzypadkowo, które wyrażają konkretną treść i które mają nam pomóc w przeżywaniu liturgii. Takim znakiem są również kolory występujące w liturgii. Uczestnicząc we mszy świętej, spotykamy się z tym, że te kolory pojawiają się w różnych formach. I tak, kolor zielony jest kolorem podstawowym. On jest związany z tak zwanym okresem zwykłym, okresem w ciągu roku, kiedy nie towarzyszą temu inne okresy liturgiczne, ani jakieś wspomnienia świętych. Kolor zielony, który wyraża nadzieję, codzienność, życie, komponuje się właśnie z tym, co Kościół przeżywa w tym okresie w ciągu roku. W momencie, kiedy mają miejsce święta, uroczystości dotyczące Chrystusa Pana, Najświętszej Marii Panny, także wtedy, kiedy wspomina się świętych, oraz w okresie Narodzenia Pańskiego, w okresie wielkanocnym, pojawia się kolor biały, który oznacza świętowanie, bardzo dobrze koresponduje właśnie z tymi dwoma najważniejszymi uroczystościami, z Bożym Narodzeniem i z Paschą, z Wielkanocą. W liturgii spotykamy też kolor fioletowy, który jest obecny w okresie Adwentu i w okresie Wielkiego Postu. Fiolet symbolizuje pewną zadumę, refleksję, jakieś wyciszenie. Fiolet jest kolorem bardzo stonowanym, stąd Kościół właśnie powiązał go z okresem Adwentu, kiedy trwamy w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa, i z okresem wielkopostnej wędrówki, kiedy przygotowujemy się do przeżycia Paschy Chrystusa, Jego śmierci i Jego zmartwychwstania. Ten kolor fioletowy, jak wiemy, jest obecny również wtedy, kiedy sprawowana jest liturgia pogrzebowa, co wiąże się z tajemnicą śmierci człowieka i jego przemijania. Mamy również kolor czerwony, który dotyczy uroczystości, świąt czy też mszy wotywnych związanych z trzecią osobą Trójcy Świętej, z Duchem Świętym. Kolor czerwony również wykorzystujemy wtedy, kiedy w liturgii wspominamy męczenników, apostołów. To kolor właśnie wyrażający też ich męczeńską, przelaną za Chrystusa krew. Ten kolor pojawi nam się również w Niedzielę Palmową Męki Pańskiej oraz Wielki Piątek, czyli w takie dni, kiedy punktem odniesienia naszej modlitwy staje się śmierć Chrystusa, Jego męka, Jego cierpienie, Jego agonia na krzyżu. W liturgii, co ciekawe, pojawia się jeszcze kolor różowy, który występuje dwa razy w ciągu roku. To trzecia niedziela Adwentu i czwarta niedziela Wielkiego Postu. Ten kolor różowy ma niejako przebić smutek i zadumę fioletu, ma wskazać bliską już perspektywę pojawiającej się uroczystości. I tak w trzecią niedzielę Adwentu, nazywaną Gaudete, cieszcie się, Kościół chce nam pokazać, że Narodzenie Pańskie, że przyjście Jezusa jest już blisko. A z kolei czwarta niedziela Wielkiego Postu, nazywana od łacińskich słów antyfony letare, radować się, wskazuje na to, że oto już połowa Wielkiego Postu, oto zbliża się Pascha Chrystusa, jesteśmy już blisko najważniejszych świąt wielkanocnych. Ten róż to taki mocny akord, w który Kościół w liturgii uderza, po to, żeby nas uwrażliwić na perspektywę bliskiego święta.